Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym piątkowym materiale. Jak wiecie, w tym cyklu piątkowych epizodów dzielę się doświadczeniami swoimi z prowadzenia kanału YouTubeowego, ale także z zarabiania na YouTubie. Zarabianie na YouTubie to nie, nie tylko AdSense, to nie tylko reklamy i afiliacja, o których mówiłem wcześniej i mówiłem w poprzednich odcinkach. To także dawanie z siebie dużej treści, du dużej wartości, jeżeli chodzi o doświadczenia, Waszą wiedzę, także interakcja z swoją właśnie publiką, czy z widzami i cały ten zakres wartości, który jesteście w stanie dać w sposób darmowy. I na bazie tego darmowego kontentu, tych treści, które dajecie za darmo, budowane jest wasze zaufanie. W momencie, kiedy chcecie wprowadzić swój pierwszy produkt w postaci na przykład e-booka, czy w postaci kursu online, a może książki, właśnie jest wam dużo łatwiej w ten sposób działać. To samo dotyczy usług. Jeżeli zajmujecie się na przykład usługami doradczymi, coachingi, czy taką formą doradztwa, która wymaga kontaktu one-to-one one, albo w grupie takiej mentorskiej też poprzez dawanie systematyczne darmowych treści budujecie zaufanie swoją markę osobistą a zarazem budujecie swój biznes. Ja swój biznes buduję online już około 3 lat i mam całkiem niezłe te efekty. Oczywiście zaczynałem z pozycji bardzo małej i każda zarobiona złotówka cieszyła mnie bardzo. Natomiast z czasem rozwinąłem to do swojej nie tylko pasji, ale także do sposobu na życie. W tej chwili daję sobie radę całkiem dobrze. Oczywiście wszystko co wypracowałem, wypracowałem sam na bazie doświadczeń własnych, ale też na bazie właśnie moich wirtualnych mentorów i ich, i ich lekcji i ich doświadczeń, które przekazywali. I w ten sposób staram się też dać siebie wartość i zbudować ten kanał tak, żeby on był nie tylko kanałem, do którego wraca się w postaci vlogowej, ale też wraca się poprzez odpowiednie doświadczenia i poprzez wartość. No i słuchajcie, dzisiaj rozmawiamy na temat tworzenia systematycznych treści na YouTubie. Słuchajcie, wydaje się to być bardzo pracochłonne, bo faktycznie kluczem do powodzenia kanału YouTube'owego jest jego systematyczność. E, czyli publikujemy zwykle o tej samej porze tego samego dnia. Wyobraźcie sobie, że na przykład, nie wiem, kończycie pracę w piątek o godzinie 16, a w sobotę rano już jesteście gotowi z następnym odcinkiem, czy z, do nagrań następnego odcinka, który okazuje się na przykład w niedzielę wieczorem. I teraz, w zależności od tego, jak wygląda Wasz tydzień pracy, trzeba to tak zaplanować, żeby był to Wasz stały punkt programu. Czyli to powinno wejść w krew. Nagrywanie filmów i przygotowywanie filmów na YouTube, następnych epizodów, powinno wejść w krew i od, powinno odbywać się o danej porze tygodnia i dokładnie trwać podobną wartość. Jeżeli widzicie, że wasz styl życia jest w taki sposób ułożony, że nie pozwala na systematyczne nagrywanie, trzeba nagrać więcej odcinków, na przykład 2 trzy w tej samej sesji, czasami nawet poświęcić cały dzień i nagrać 5 albo nawet 7 odcinków. I mieć te odcinki już rozmieszczone w waszym kalendarzu. Podstawa to jest dobre planowanie, dlatego myślę, że trzeba zacząć od tego, żeby zaplanować dane odcinki w danych dniach czy w danych tygodniach konkretnego miesiąca. Jeżeli sprawia wam trudność tematyka, znalezienie tematyki do waszych odcinków, trzeba podzielić wasz kanał na trzy co najmniej główne nurty. Tak jak mówiłem przykładowo kanał fitnessowy powinien składać się z ćwiczeń, z regeneracji i z elementów odżywiania, prawda? Tutaj jeżeli macie kanał dotyczący edukacyjny na przykład, warto jest wpleść treści które zawierają informacje, czyli trochę teorii, ale też dużo doświadczeń, bo ludzie lubią takie case study, czyli informacje na bazie danego studium, przypadku. Jest to bardzo dobrze odbierana treść, ale także treści angażujące, powstałe na przykład na bazie pytań do Was pod odcinkami, czy na bazie ankiet, które jesteście w stanie przeprowadzić na swojej stronie społecznościowej, i to mogą być też tego typu treści. Więc warto zaplanować sobie, w Miesiącu, że na przykład mamy dwa odcinki, typowo, gdzie dzielimy się doświadczeniami, jeden odcinek odpowiedzi na pytania. Jeżeli macie jeszcze za mały kanał i tych pytań nie jest dużo. Wtedy można w danym odcinku wydzielić część, na przykład ostatnie 2-3 minuty, którą poświęcicie na odpowiedzi na zadawane wam pytania. To jest też metoda. No i trzeba angażować publikę, prawda? Czyli organizujemy może jakiś mały konkurs, może jakieś małe wyzwanie. Dzięki temu ta publiczność czuje się częścią, że współtworzy z wami ten kana kanał, a jednocześnie czuje się zaangażowana i doceniona, ważna. I pamiętajcie, publika powinna poczuć się ważna. Jeżeli planujecie wprowadzenie jakiegoś produktu elektronicznego, Waszego pierwszego produktu, albo już macie chcielibyście wypromować ten produkt na kanale, trzeba przygotować kilka odcinków wprowadzających, tak żeby nie było niespodzianką wprowadzenie tego produktu. Czyli przygotowujemy pierwszy, drugi, trzeci epizod, gdzie mamy tak zwany teaser, gdzie mamy zapowiedź już zwiastun nadejścia pewnego produktu prawda, elektronicznego. Powiedzmy, że to jest szkolenie albo to jest e-book wasz. Który chcecie w przyszłości sprzedawać, zaoferować swojej publice, więc w ten sposób przygotowujemy ich do tego, że, że taki produkt się ukaże i że taki produkt prowadzimy. Kolejna sprawa, która bardzo może pomóc Wam w tworzeniu treści. To jest zbieranie materiałów w danym folderze, na przykład na dysku Google. Jeżeli macie dysk Google, każdy praktycznie ma, może tam utworzyć dany folder, który będzie zawierał tylko zdjęcia i fragmenty filmów, które posłużą później jako przebitki. Czyli, jeżeli teraz na przykład rozmawiamy na temat kawy, mogę w tej chwili pokazać Wam fajne przebitki dotyczące właśnie przygotowania kawy. I tak dalej, i tak dalej. To bardzo może wzbogacić treść i pomóc Wam w tworzeniu tejże regularnej treści. Ale pamiętajcie, że też nie sztuką jest stworzenie jednego odcinka z super efektami, a później zmaganie się z tworzeniem kolejnych. Sztuką prawdziwą jest stworzenie np. 100 odcinków, ale regularnie o tej samej porze wyemitowanych, które będą dotyczyły naprawdę wartościowych kwestii i dadzą dużo większą wartość niż te efektowne odcinki pojedyncze, które będziecie tworzyć raz na miesiąc albo raz na dwa. Kolejną sprawą, oprócz treści e, takich jak treści edukacyjne, czy treści związane z dzieleniem się doświadczeniem, odpowiedzi na pytania, e, zarazem angażujące, mogą być jeszcze treści inspirujące, bo pamiętaj, że tutaj sprzedajesz e, z siebie, sprzedajesz zaufanie do siebie, ale też sprzedajesz inspirację. Twoja osoba, twoja postać e, wykreowana na YouTubie ma też za zadanie inspirować ludzi do działania, czyli z, młodych, e, z Motywować ich, prawda? Możesz organizować wyzwania na przykład. Miesięczne, półroczne, sezonowe wyzwania na przykład, nie wiem, ruszamy tyłek, maszerujemy co tydzień 5 km i tak dalej, i tak dalej, prawda? Wtedy ludzie też czują, że oni chcą wracać, dlatego że dajesz mi tą motywację, dajesz mi ten bodziec do działania. Motywujesz im, a dzięki tobie właśnie oni postępują w jakiś określony sposób, który jest przyjęty, prawda? Czyli właśnie za Załóżmy, tworzą treść co tydzień na YouTube. Kolejna rzecz, która jest bardzo angażująca i pomoże ci w tworzeniu treści, to są na przykład konkursy, które możesz ogłosić, albo jakieś społecznościowe akcje, czyli na przykład hashtag dane hasło, dane zagadnienie, czyli tworzysz hashtag, a następnie jest szereg wypowiedzi dotyczących danego zakresu czy danego tematu. Bardzo fajna sprawa i kolejna rzecz – livey. Livey są trudne do nauczenia się, do prowadzenia liveów, dlatego, że tego typu Epizody, jak nagrywam dzisiaj dla ciebie, to są epizody, którym, którymi możesz sterować dowolnie. Natomiast już podczas transmisji na żywo jest dużo trudniej. Dlaczego? Dlatego, jeżeli prowadzisz live, najlepiej sam czy sama przetestuj sobie, jak wygląda live. Nagraj siebie bez cięć, zobacz, jak to wygląda, zapytaj kolegi, koleżanki. Przećwicz 5-10 razy live'a 10-15-minutowego i na początku to nie muszą być live y bardzo ambitne. Przywitaj się z ludźmi, zapytaj ich przede wszystkim, jak się miewają, skąd są, skąd oglądają ten film, jaka jest u nich pogoda, zaangażuj tą publikę. Następnie przygotuj jeden bardzo krótki e, temat, taki 5-10-minutowy i zachęć się ludzi do zadawania pytań. Na bieżąco odpowiedz na te pytania, wrzuć jeszcze jedno zagadnienie z tej tematyki, odpowiedz kolejny raz na pytania i zrób call to action. Call to action może być bardzo proste. Na przykład, call to action może być takie, że napiszcie mi w komentarzu, co o tym myślicie, prawda? Albo proszę, zasugerujcie mi, jaki temat byłby dla was ciekawy w następnym odcinku. Na tym polega call to action. No i słuchajcie, no przede wszystkim. Na początku trzeba wyrobić sobie ten, ten nawyk publikowania systematycznie, bo to nie jest tak, że nam się ten, ta systematyka sama uruchomi, ale jak będziecie już przy dziesiątym odcinku, to wejdzie wam to tak w krew, że to będzie faktycznie cotygodniowy co rytuał, jeżeli chodzi o kreowanie, otworzenie wątków na YouTubie. I teraz jest jeszcze jedna sprawa, nie wszyscy są stworzeni do YouTube'a. Wszyscy są stworzeni do pracy przed kamerą. Jeżeli czujecie, że na przykład wasza postać, gadająca głowa. Nie jest dobra, że jednak jest słabo, to zawsze możecie umieścić swoje zdjęcie i slajdy to jest taka forma zastępcza, forma podcastu. I to samo można zdublować właśnie w ramach podcastu czyli e, nagrywamy lepszym mikrofonem, przyzwoitym mikrofonem, nasz głos. E, jako podkład, jako przebitki dajemy nie naszą twarz i nie, nie nas, jako gadającą głowę. Tylko planszę z PowerPoint'a, a następnie na tej bazie wykorzystujemy to samo audio do podcastu. Dzięki temu wasz kanał na YouTube będzie wyszukiwany, bo niezależnie od tego, czy to jest gadająca głowa, czy jesteście wy. Czy wasze slajdy, to ten kanał będzie wyszukiwany, ta informacja będzie wyszukiwana. Jeżeli nie czujecie się na tyle dobrze, żeby ciągnąć całe audycje jako gadająca głowa, możecie też posiłkować się właśnie planszami jest to całkiem dobra metoda albo tymi przebytkami, o których mówiłem, które można zgromadzić na dysku Google i mieć je fajnie tematycznie podzielone. Z czasem będziesz też wiedział, wiedziała, jakie treści Twoje rezonują najlepiej na publice. Zobaczysz, jakie są wyniki oglądalności, które treści są najbardziej atrakcyjne i które są najlepiej oglądalne i na tej bazie możesz budować następne odcinki. Więc, żeby mieć pewne wnioski, trzeba najpierw coś zrobić. Nie może być tak, że jest i kura, i jajko. Od czegoś trzeba zacząć, więc każdy zaczyna w danym punkcie i każdy jest tak samo słaby w danym punkcie startowym. Więc jak zaczniesz tworzyć treści, zobaczysz które są najbardziej atrakcyjne dla swojej publiki i które najlepiej rezonują wśród tejże właśnie publiki. Także teraz już wiesz, jak to wygląda, jeżeli uda mi się przygotować, może mam, bo mam kilka przykładów takich kalendarzy, planerów, to mogę w PDF-ie umieścić coś takiego dla Ciebie pod spodem, zobacz, czy będzie pod filmem i bardzo proszę o informację, czy, czy jest w porządku, ta tematyka, jak ją odbierasz, jakie tematy powinienem poruszyć, jeżeli chodzi o prowadzenie kanału na YouTube i jeżeli chodzi o generowanie przychodów na bazie YouTube'a. Dziękuję serdecznie za uwagę. Widzimy się już w kolejnym tygodniu. Trzymaj się. Do zobaczenia. Cześć.